I took a stand, fought back. But after all that anger, violence, and death, you have to dig deep to see if you're still sane, or if you can still call yourself human. Poprzednio w DMC Devil May Cry. You want to hit Mundus hard? This is how. Mundus has power almost beyond limit, but he has one weakness. He has a weakness? Yes. His mistress, Lilith. His weakness is that he loves her? Mundus? Love? No, my friend. Yet, she has recently become the most important thing in creation to him. This is what I have seen. Lilith, his mistress, carries his child, his heir. You want to hurt Mundus? Kill Lilith. Kill the child. Nothing will hurt him more. Breaking news, Bob. You're fired. Make your next move, if you will. You've already lost. Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC Devil May Cry. W którym to... Przejdziemy sobie kolejną misję, a konkretnie misję 11 pod tytułem Zakon. A zanim to zrobię, powiem wam, że farmienie na tej misji, którą sobie odblokowałem ostatnio, na tej złotej, to jest zajebista rzecz. Dosłownie posiedziałem tam z godzinę łącznie i wyfarmiłem sobie tyle czerwonych orbów, że wykupiłem 3 diabelskie krzyżyki i pozostałe 3 krzyżyki zdrowia. I dodatkowo tyle... tam się coś chyba zdupcyło. Czemu tam jest ten paseczek jeden taki... Nieważne. I dodatkowo wykupiłem sobie tak: Aquile, Eryx był, Osiris, Arbiter, Aquile i Rebelliona do fulla. I tutaj co nieco w sensie ulepszyłem sobie unik anioła demona, ale akurat do anioła wziąłem sobie ten odwet, sobie zabrałem i teraz po prostu oddaję punkcik. Także jest progres mocny. Jeszcze 3 punkty umiejętności, żeby mieć wszystkie zdolności na full, a potem już mogę to pakować tylko w Ebony Ivory. Dobra, póki co, tyle z upgrade'ami, rozpocznijmy misję. Hang in there, guys. I'm on my way. Oh, come on! Kto? Kto mnie zauważył? Yeah, boy. Lecimy. O, za to należy się kara.
Well, God fucking damn it! Kopniaczek! You're savage! Nice one. Oho, ktoś nowy. Dobre pytanie. Rzeźnik. Super. Ej, no jak? No był unik przecież. Gro, nie denerwuj mnie. Teraz nie było. Na niego muszę Eriksem atakować. O, super! Jeszcze gościu wybucha! Żeby nie było, aby za łatwo, nie? Nie do końca to chciałem zrobić. W sumie czemu nie mieliby tego robić, co nie? Dobra. Tak, 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 wiem. Czy jest to jakaś dusza, bo się nie rozglądałem do tej pory. Ale widzę, że chyba nie. Jezus, to mi tak pomogło na pozostałych poziomach, nie? A to było z mojej strony zajebiście głupie. Dobra, go, go, go. Where are you guys? O, już jest plimkanie, słyszę. Dobra, nie mam czego kupić. Czy w sumie nie, mógłbym sobie coś wykupić chyba, nie? Ale nie. Przedmioty. A, gwiazdkę zawieszenia sobie dziabnę. I jedną złotą kulkę, bo zawsze warto mieć. Dobra. Let's go! Jak się nadzieć jakoś przebić? Co to za jakieś podstępne chowanie przede mną? Już miałem powiedzieć sekretu, ale tylko gwiazdka zdrowia. To jeszcze pomniejsza. To trochę lipa, jeśli mam być szczery. No, ale tu jest dusza. Już 50 dusz. Nieźle. Nie jestem sobie pewien, ile ich jest w całej grze. Czemu nigdy do nich strzelałem? Nie rozumiem tego. Okej, są to terroryści, ale nie wiem. Złapać, przesłuchać, dlaczego tak, ale inaczej nie. Żywi lub martwi, ale lepiej martwi. 90% przypadków tak wygląda każda łapanka na terrorystów. W jakiejkolwiek grze, bądź w jakimkolwiek filmie. I nie powiecie mi, że tak nie jest. Dobra, a są to jakieś duszyczki? Bo dusz to jest akurat sporo. Sobo! Nice one. No, god
Damn it, prawie się udało. Okej, okay, widzę, że to jest też przeciwnik, który może atakować swoich. Tego do końca nie przemyślę. Wow, że ja go jeszcze trafiłem, to jestem w szoku! Okej, okay, ogólnie mogę chyba go bić każdą bronią, znaczy mogę też rebelionem, tylko rebelionem musiałbym go bić tak centralnie w tego... zamkniętego gluta, którego tam ma. O, zajebiście, poproszę. No, typie, czy typie broni, moja ty kochana. No, gdzieś ty uciekła. Dobra, ciebie później. Najpierw ty. Bo niestety, o. No, to było dość interesujące. Really? No. Uppercuta ładujemy! Nice! Jestem statystyczny. No, co mówiłem przed chwilą, no? Ale okej. Okay. Fajnie, że to, w sumie, że oni wysadzają to... Normalnie to też mi jakby. One. Dziękuję. Oni chcąc sami się przezierać, w sumie pomagają mnie. No akurat ty masz do tego najlepsze predyspozycje. O, dusza, proszę bardzo, już bym minął. Bo niestety, ale to plinkanie nie jest aż tak dobrze słyszalne, kiedy ma się przyciszony telewizor. O, really? A chcesz się założyć? Unikaniała wszedł, bardzo ładnie. Dobra, szuka zmiana na Osirisa. Jeszcze? Jeszcze tak, są. O, bardzo ładnie, nie ma tak piąstką odbić bombeczkę. Miu! Niczym Chuck Norris z półobrotu. No i dobra. Mamy jedno, czas na resztę. Znaczy jedno. No, dobrze powiedziane! Not now! Ty skurczysyński triggerze hendożony w... Ty... W... Nie dokończę. Nie dokończę aż normalnie. Nie dokończę. Bardzo ładnie. No kurde, nie wierzę. Ile mi zabrakło? Aha, XD? Ja w ogóle tam coś trafiłem? Któryś żyje? Ten jeszcze żyje. No, to wbijając na ocenę S, załatwiliśmy typa. Okej, coraz bardziej mi się ładuje już ten Devil Trigger, czyli to diabelskie zawieszenie. I mam wrażenie, że mogę... Że niewykorzystywanie tego chwilowo jest dość dobrym pomysłem.
Dobra, to jest którędy mam iść? Do sekretu, a którędy mam iść do... A, gotcha! XD? Ile mi zabrakło, żeby mu to przerwać? 2 sekund, żeby się animacja wykonała? I proszę bardzo, jak z oceny S spaść na D? Ile? 5 sekund? Kurde! Dobrze, że usłyszałem. Ale strasznie skubani są ukryte te wszystkie dusze. Okej, tu jest jakiś korytarz łączący, chyba. Chyba która? 4 z 7, ale jeszcze nie było nigdzie klucza, ani drzwi. Dobra. Myślę, że mogę sobie wykupić dużą gwiazdeczkę. Bo hej, czemu by nie? To chyba mniejsza gwiazdka diabelskiego zawieszenia. I się już nie cofnę. No god bloody damn it! Zajebiście, miałem szawyć, mam nic! No nie, biorę... Nie. No, gwiazdka żywotności, proszę. No chodź. No chodź tu! Teraz na C. O, to w ogóle życie było. Kurde, tylko szczęście trochę więcej życia mi przewracało. Były teraz w ogóle paska, nie dlatego, że mam tego teraz po prostu większego. O, to ten! Okej, to już znamy, ale czym ty jesteś? It's on, bitch. Ej, no serio, co to jest za przeciwnik? A teraz zauważyłem, jest dobry trik, żeby dać mu się rozkręcić, po czym go złapać i do siebie podciągnąć. Co jest? Gdzie go tak wcięło nagle? Dobra, nie robi zbyt długich kombosów, bo on to od razu blokuje. Dzięki Korze, że go widziałem. Naprawdę, byłaś przecudowna w tym momencie. No ja mógł sobie z karata wyjechać. Świetnie, to sobie wyjechałem. Czy z karata, Boże, z półobrotu. Czym ty jesteś w ogóle?
Też pokonałem go kilka razy i... To nie wiem, dlaczego Gargo nie chce teraz przedstawić, powiedzmy, nie? Ale Jezus, jakie to jest tankowate. No. Świetnie. Jeszcze lepiej. W ogóle to jest jeden chyba z tych, co Spardę więzili na tym. O, super. Czy to jeszcze nie koniec? No dobre pytanie, co to było? Czy to jest jakaś inna wersja, czy to jest to samo? Where's Virgil? I don't know. He's probably in the server room, the Octagon, but he might be trapped in Limbo. How do we get to him? I don't know. I'm stuck in here. Is there something I can do from Limbo to break you out? Think. There may be a way. I'll guide you. Okej, okay, misja zajebiście krótka. Nie takiego, nie aż tak krótkiej misji się spodziewałem. Jajaj. Warz S. I gdzie były te drzwi i te trzy dusze? Halo! Co to ma być? Ja się... Ej, nie no, ja teraz tak tego nie zostawię. Okej, okay, tu nie ma nic. Oblężenie, ale czy ja teraz po prostu będę musiał dotrzeć, nie... Dobra, nie, okej, okay, trudno. Nie, ja jeszcze troszkę czasu mam. Poproszę upgradę, zdolności i ten odwet na drugi poziom. I lecimy dalej, ja chcę się dowiedzieć, co jest dalej. A wracając, jak dostałem grafik koncepcyjny za tego przeciwnika, to był podpisany jako koszmar, ale nie wiem, o co chodzi z tym koszmarem. Tunnel through here. Maybe we can get out that way. We need another charge! They're breaking in. I've got an idea. I'm stuck in limbo. I can't stop them from here. Yes, you can. I spray, you bring the roof down. Oh. There. Now pull it. O, ciekawy pomysł. Do it again. Quick, the ghouls in there! Na bok, na bok. No nie tu! Co ty robisz? Czemu żeś nie... po sprayowaniu poleciała od razu dokończyła tego? To po prostu jest ten naprawdę bardzo głupie, wiesz? Wystarczy by milimetr, żeby jeden zdążył strzelić, byś, byłoby już po tobie. O, dużo książek w ogóle tu mają. A, dlaczego nie mogę robić tego? Mogę robić double jump, ale nie mogę robić, nie mogę mieć innej broni niż ten demoniczny chwyt. Blisko było. O, tutaj nieźle bombnęło.
Aha. Nie, to jest skaner siatkówki, czy jak? Wygląda na taki. Okej, jest jakiś komputer, widzę. No, czemu go jeszcze raz postrzelił? Co za idiota? Gdyby się znęcał z zwłokami, czy jak? Może nie zdążyli go usłyszeć. Nie, już chciałem lecieć na bok, ale tu nie ma nic do zbierania, żadnych sekretów. Dlaczego mam zerowy pasek debleckiego zawieszenia? Co to za bullshit? Gdzie moje diableckie zawieszenie było zbierane przez cały poprzedni level? Okej. Okay. Tu żeśmy się chyba witali. Tak. No tutaj, tędy żeśmy na początku przyszli i gadali tutaj z Virgilem. Halo? Kat? Gdzie jesteś? Zgubiłem cię. Tam poszła, dobra. No patrzcie, typowe sekretne przejście za regałem, nie? Dante. Virgil's trapped in limbo. He's in trouble. Hey you! Dante, are you crazy? What are you doing here? Push you out of here, bro. O proszę! Ha! Poważnie? No dawaj jeszcze raz. God fucking damn it, no ty cholerny kurde. Daj mi to odbić. Dobra, wiesz co? Keep loading! Keep loading! Oj, zajebiście. No to mi się udało, perfekcyjnie. Spieprzyć. Congrats. Dobra, był unik. No ja na serio muszę mu bić po prostu w tę kulkę na plec, na plec, tak, na plecach, tak, to są plecy, to nie jest brzuch, to są plecy. Gość jest w ciąży, ale rosną mu plecy, a nie brzuch. No, wybuchaj. Ja pierdzielę, 3 razy powinien już oberwać od, z własnej broni. Dziękuję, Dante. Kat, you're still alive. Is there a way out of here? Yes, there's an emergency gate. I'll take you there. Let's go. No, not yet. What? There are terabytes of sensitive data here. We cannot let them get their hands on it. What does it matter? They'll know everything about our plans. If they get their hands on that data, everything that I've worked for will be for nothing. Kat, yes. Arm self-destruct. I can't do it from limbo. We don't have time for this. Then make time, Dante. Shit, Virgil. Kat, do it now. This won't take long, Kat. I'll help you. How long do you guys need? Not long. A couple of minutes. Okay. Boot up the system. Świetnie. Żadnych punktów. Hej. No, dawaj, ładujemy, ładujemy. No bez jaj! Hm.
No to się kręcimy, ziomki! Nie! Oj, ale teraz zasłużyłeś, gościu, na totalny... A co się będę oszczędzał? Wpierdol! Dobra, wiesz co? Jak tak chcesz się bawić, to się zabawimy. Proszę bardzo. Duża gwiazdka nieżywotności miała być moja gwiazdka zawieszenia. Dobra, chcecie? No to proszę bardzo! Lecimy! I tniemy, 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 aż miło! Brutal! Anarchic! I lecimy dalej. Ha! A, chciałoby się. Co? Chodź, chodź. Kongrats. O, teraz się udało, co? Kabum. Dziękuję bardzo. Super, jest diabelski pomiot. O, to jest też przeciwnik. Świetny. Czyli diabeł... No to będzie mała wersja diabełka. Ej, zabiłem wszystkie? Okej, to poszło zajebiście szybko. No. No, świetnie. Strzelaj, 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 strzelaj. Hey, Dante. Strzelba! Coś więcej niż kilka iskier. Revanant. Potężna strzelba umożliwiająca pozbywanie się dużych grup przeciwników i zadawanie potężnych obrażeń z bliskiej odległości. Nice one! Ej, zajebiste. Mogę kilka takich zniszczyć po prostu jednym strzałem. No, dawać, dawać. Kto teraz? Chcę podsumakować mojej strzelby. Ciekawe, czy ona też będzie miała jakieś swoje osobne umiejętności. Ej, czemu mam nagle D ocenę? Dobra, ale też wolny strzał z tego jest. Niestety. O tak, jeszcze was mi tu brakowało. Zajebiście. Dobrze, dobrze. Czyli zmiana, zmiana. Podwójna. No to nie wyszło. Wow, na szczęście wszedł unik. No, dawaj, dawaj, dawaj. No nie, no tak dobrze było. Dobrze, i teraz Osiris w akcję. Sensational. Kroimy.
Dawaj, dawaj, dawaj. Musiała, no musiała jakaś taka durna harpia mi dziabnąć. Jezu, jak one mnie po prostu wkurzają z tym dziabnięciem ładowanym. I sam fakt tego, że ja jedyne co mogę z tym zrobić, to odbić, ale nie mogę im tego anulować. Dobra, jak to wygląda? Jako tako. No jasne, jeszcze was mi tu brakowało. O, co ty nie powiesz? Zajebiście. No, dziabiemy ziomeczka. Akurat w walce z nimi trzeba się skupić na jednym. Źle. Okej. Jakoś to poszło. No, tyle dobrego. Czy oni są z Umbrelli? Czy z Hydry? Bo logo takie podobne. Do Hydry przynajmniej. We can't help her. Let's go. We can't just leave her. Think, Dante. We're in limbo. She's in the real world. This place is gonna blow any minute. He's right. Co, tak prosto ją zostawił? There's nothing we can do. Let's go. Go ahead. I'll be right behind you. Dante. Give me a second. Okay, listen to me. We don't have much time. Get down on your knees. Put your hands up. Not fight back. I'm scared. What will they do to me? All you need to do is hold on for as long as you can. I will come back for you. No nie! O kurde, to ma filtrze! Ej, co jest? Ej, no co wy... Ej, nie dość opostrzeli, to się obutują! Po, dlaczego? Ja po prostu nie jestem w stanie zrozumieć takich sytuacji. A tym bardziej ich wykonawców. I teraz wiecie, o co mi chodzi. Byli w serwerowni, a przenieśli się na dach poza siedzibę. Interesujące. Mamy takie wyjście ewakuacyjne. Czy tam awaryjne. Wow. Ale takich akcji się nie spodziewałem. Ej, to jest pierwsza misja, którą od razu na odcinku mam na potrójne S. No, ale nawet już to mi nie daje pełnej tej... pełnego paska, takiego całego. Już dużo strasznie wykupiłem tych umiejętności do wszelakich. Igraszki z diabłem. Kolejna misja. Dobra, ale to w kolejnym odcinku dopiero. Jest Revenant. Co on tu ma? Zwiększone obrażenia zwykłego strzału. Naładowany strzał. Ładne, ładne.
Ej, to jest fajne, ale znowu jest ta dziwna kombinacja z tym. AX, w sensie to... Może się uda teraz? Tak, ale to trzeba tak jednocześnie dosłownie wcisnąć oba te guziki. Dobra, nie wiem, ale spróbuję. Wezmę to sobie, kto wie, może się przyda. Znaczy przyda, może uda mi się to wykorzystać. To jest lepsze określenie. Tutaj, czy ja bym mógł sobie coś wziąć, żeby to ulepszyć? No, nie do końca. O, tu od razu dwa punkty, wiadomo. No dobra, niech będzie. Co wziąłem, to wziąłem. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym rozegramy sobie tą tutaj misję. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!